Cześć, nazywam się Piotr Mojsak, witam Was w kolejnym odcinku, a Wy jesteście na kanale Mojsak Fototechnik. Dziś pokażę Wam taki mini backstage z sesji zdjęciowej, którą zrobiliśmy z Dominiką. To była dalsza część tego, co robiliśmy już wcześniej, czyli ten film z jedną lampą błyskową. Zrobiliśmy tyle materiału, że nie sposób było to wszystko w jednym odcinku umieścić. Korzystając z okazji, że jeszcze mamy światełka bożonarodzeniowe, wszystkie te oświetlenia, taki fajny świąteczny klimacik, pomyślałem, że warto jest to wykorzystać i warto jest Wam to pokazać. Było zimno, padał śnieg, było świetnie, klimat był rewelacyjny. Nie użyłem żadnej lampy błyskowej, wykorzystałem tylko i wyłącznie oświetlenie, które mamy zastane. I zobaczcie, teraz dla porównania. Możemy zobaczyć, ile światło błyskowe, ile ta nasza parasolka, ile ona dała do tych zdjęć. Tutaj się Wam pokazują teraz zdjęcia, które są z parasolką i obok bez parasolki. Oczywiście zdjęcia z lampą błyskową mają taki charakter, są lepiej doświetlone. Główny temat jest lepiej doświetlony. Lepiej, moim zdaniem, ładniej to wygląda. Natomiast zobaczcie, że zdjęcia bez żadnej lampy błyskowej także wyszły, także mają swój klimat. Tylko musicie mieć na uwadze to, że większość lamp, które są w miastach, to są lampy, które mają strasznie, ale to strasznie żółte zabarwienie. Są bardzo ekstremalnie ciepłe. Więc tutaj bardzo często kończy nam się balans bieli. Nawet jak na najbardziej zimny balans bieli ustawimy, i tak te zdjęcia wyjdą takie wyprane z kolorów. Trzeba na to bardzo mocno uważać, a później trzeba dość mocno kręcić kolorami te zdjęcia, żeby one nabrały z powrotem takiego kolorytu, były ładniejsze, lepsze w odbiorze. Aczkolwiek kto co lubi. Słuchajcie, zawsze jest sposób na to, że jeżeli Wam kolorystyka przy takich lampach nie wyjdzie, a bardzo często tak bywa, że kolorystyka nie wychodzi, bo te lampy są naprawdę momentami są tak żółte, że się nie da z tym nic zrobić. A sprzęt może sobie nie poradzić z tym, jaki jest balans bieli na takim zdjęciu. Tam jest tak żółto, że tak jak już wspomniałem, balans bieli nam się kończy. Jeżeli ozimnimy to zdjęcie na maksa, damy tego niebieskiego koloru, no to niestety wypieramy wszystko z kolorów. Tam po prostu nic więcej nie ma. Te lampy mają bardzo określoną swoją długość fali. Także świecą tylko na taki kolor, więc innych kolorów tam praktycznie może nie być. Więc sposób na takie zdjęcia jest bardzo prozaiczny, a te zdjęcia mogą wyjść bardzo, bardzo, bardzo fajnie. To jest ten sposób. Tak, dokładnie tak. Zamiana tego zdjęcia na zdjęcie czarno-białe. Odpada nam zupełnie motyw kolorystyczny. Nie interesuje nas, jaki kolor ma to zdjęcie. Czy jest żółte, czy jest niebieskie, czy jest zielone, pomarańczowe, jakie sobie zażyczycie. Z tego względu, że mamy tylko i wyłącznie czerń i biel. I skupiamy się na jasnościach. Tylko i wyłącznie. Te zdjęcia, zobaczcie, one całkiem przyjemnie wyszły. Drugim etapem tych zdjęć, które chcę Wam pokazać, było to, że na rynku Kościuszki w Białymstoku mamy fajne dekoracje, zresztą chyba w większości miast w Polsce, jak i na świecie, są dekoracje świąteczne. Zrobiliśmy kilka zdjęć Dominice właśnie przy tych oświetlonych, akurat w tym przypadku w prezenciku. Oczywiście, że zrobiłem dokładnie to samo, co Wam pokazywałem wcześniej, czyli rozostrzyłem totalnie zdjęcie, wyłączyłem autofokus, rozostrzyłem to zdjęcie i sprawdziłem, jak wygląda samo tło. Jak wygląda to, gdzie modelka będzie stała. Czy to mi odpowiada, czy mi to nie odpowiada. I w momencie, kiedy sprawdziłem, że okej, już jest fajnie, ładnie, pięknie, w tym momencie, słuchajcie, zawołałem Dominikę, stań tutaj w tym miejscu i zrobiłem kilka zdjęć. Zobaczcie, jak to wyglądało. Na początku rozgrzewamy nadgarstki. Aby wykonać zdjęcie świąteczne z użyciem jednej lampy, potrzebne nam będą rozgrzane nadgarstki,
Tak, jeszcze no, rozgrzewamy, jeszcze. Bo tylko to zmarzliśmy. Patrz, teraz jest bardzo szkodowo ładny. Aha, aha. Niestety w związku z tym, że nie mam gdzie tej lampy postawić teraz, nie chcę ze mną współpracować miejsce, w którym jesteśmy, to zrobię kilka zdjęć bez lampy i też Wam pokażę, że całkiem ładnie wychodzi. Będziemy korzystać ze światełek, które tutaj mamy wszędzie i wykorzystam je tak, żeby one były jako tło i jako pierwszy plan. I nasza Dominika będzie pomiędzy. To jest Teraz? Czekaj. Cześć, pa, siemano, do zobaczenia. Do zobaczenia i piąteczka, czyli piątka. Dziękuję za oglądanie, do widzenia. Żegnam bardzo z ciepłego Białegostoku. A tak serio to dziękuję za oglądanie, zostawcie subka, dzwoneczek i do zobaczenia i piąteczka. No to cześć, zapraszam do oglądania następnego odcinka. Na razie, trzymajcie się. No i co, zdjęcia chyba wyszły. Całkiem przyzwoicie. Można chyba połakomić się na określenie takie, że całkiem przyjemnie te zdjęcia wyglądają. Modelka jest zadowolona. Wskakujcie do Dominiki na Instagrama, sprawdźcie jak to wygląda i mam nadzieję, że się udało. Co mogę powiedzieć o tym oświetleniu? Słuchajcie, musimy uważać bardzo mocno, że nasz światłomierz będzie nam totalnie wariował. Mamy wszystko na tym zdjęciu, mamy wszystko jasne w tle. Bardzo dużo światełek, które mrugają, świecą i powodują to, że światłomierz po prostu wariuje, nie daje sobie rady. Dodatkowo, żeby utrudnić pracę sprzętu, na pierwszym planie także było mnóstwo różnych światełek. Widzicie, że te światełka poza ostrością, one dają bardzo fajny klimat. Natomiast światłomierz wariuje totalnie. I tutaj skoczcie do tego filmu. I tutaj właśnie wykorzystałem punktowy pomiar światła. Czyli światło mierzyłem dokładnie tam, gdzie była ustawiona ostrość. Aparat ustawiał ostrość na oko, więc ta część zdjęcia będzie prawidłowo doświetlona. Oczywiście posiłkując się symulacją ekspozycji, widziałem podczas robienia zdjęcia, że to zdjęcie wyjdzie ok, że będzie prawidłowo doświetlone. Wiedziałem także, że te zdjęcia będą miały bardzo duży problem właśnie z balansem kolorów i z balansem bieli, bo tam, jak wiecie, LEDy nie świecą jak zwykła żarówka pełnym praktycznie spektrum światła, tylko one świecą bardzo, bardzo określoną długością światła, więc mamy jeden praktycznie kolor. I tam także należy uważać na to, czy jesteśmy w stanie później wydobyć te kolory, które były faktycznie, czy też nie. Bo albo wszystko będzie żółte, a jeżeli zdejmiemy ten żółty kolor, to wszystko nagle się robi takie wyprane z kolorów, bo innych kolorów tam nie ma. Zdjęcie robi się prawie monochromatyczne. Słuchajcie, Dominika jak zwykle rewelacyjnie. Adrian jak zwykle rewelacyjnie. Co do mnie, sami określcie i sami ocencie. Mam nadzieję, że także dałem sobie radę. Słuchajcie, jak dotrwaliście do końca tego filmu, subskrybujcie. Komentujcie i lajkujcie moje filmy. Bardzo mi to pomaga, mam więcej weny do pracy i ochoty do pracy i do zobaczenia. Nara.